witam Was we vlogu. Vlog ten jest z miejsca, które również było tajemnicą i również musieliście zgadywać, gdzie jestem. Jesteśmy na Gran Canaria i aktualnie jest godzina 18, więc robi się już troszeczkę chłodniej, wieje, także nie ma upału. Natomiast jesteśmy tutaj do piątku, czyli w sumie 5 dni, także mam nadzieję, że jutro będzie troszeczkę cieplej, a teraz idziemy w stronę plaży. Ale nam zlikwidowali, a ja to uwielbiam. Musiałam sobie z kreskawkami i z takimi kuleczkami czekoladowymi. Słuchajcie, jest 19, zobaczcie jak to jest tu ładnie. Witam Was w dniu drugim naszego wyjazdu. Aktualnie znajdujemy się znowu na plaży. Natomiast dzisiaj świeci słońce, chociaż przed chwilą padał deszcz. Jesteśmy pod katedrą świętej Anny, gdzie naprzeciwko niej znajduje się 8 psów. Bo nie wiem czy wiecie, ale nazwa Kanary nie pochodzi od Kanarów, jak każdemu mogłoby się wydawać, tylko od łacińskiej nazwy psów. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I could. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. To ułożenie palm przypomina mi palmy, które znajdują się w Venice Beach w Kalifornii. Mimo tego, że nigdy tam nie byłam, natomiast znam to ze wszystkich zdjęć z Tumblera, z Instagrama i dosłownie wygląda to bardzo, bardzo słabo. All life with me, will you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? Hejka, dzisiaj mamy dzień trzeci naszego wyjazdu. Jesteśmy na plaży znowu. Chciałam Wam pokazać moją dzisiejszą stylówkę, bo jest mega wakacyjna i strasznie mi się przez to podoba. Mam koszulę białą, taką długą z Zary, trochę jak, wygląda jak męska, ale przez to mi się podoba. Spodenki z Forever 21. Konwersy krótkie, białe, czyli must have, jeśli chodzi o każdą porę roku. I zwykłą taką jeansową katanę, która jest z Bershki. No i mini torebkę, żeby zobaczyć telefon. Tyle. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Sok pomarańczowy. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Jest bardzo ładnie, a teraz idziemy w ogóle w inną stronę. Bardziej dziką, mniej turystów. No, a tutaj jest bardzo spokojnie ogólnie. Zupełnie inaczej niż w okolicy naszego hotelu. This bigger than boys, a diggity dog. I have them like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Timber, face down, booty up. Timber, that's the way we like the wood. Timber, I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber, swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. Jesteśmy na dachu naszego hotelu, gdzie mamy basen, jacuzzi. Piękny widok i jest słońce, w końcu poszło słońce, 25 stopni, także korzystam z tego i się tam jacuzzi. Hej, Kasia, mamy dzień czwarty. Przestał w końcu padać deszcz, bo odkąd przyjechaliśmy tutaj, jesteśmy dzisiaj w Las Palomas, to tutaj cały czas padał deszcz. W sumie u nas padał jeszcze bardziej, była wręcz ulewa, także stamtąd pojechaliśmy tutaj, gdzie też padało, na czas już przestało, gdzie za mną są takie wydmy i w sumie dlatego tutaj przyjechaliśmy.
now my heart's breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong, thought we were holding on, aren't we? Na tej koszulce jest w tej chwili bardzo prawdziwy. Oops, I did it again, czyli znowu to zrobiłam. Znowu coś zgubiłam. Tym razem właśnie tą bluzę. Ostatnio wam opowiadałam na snapie, że zgubiłam szalik w balu, mój kochany, który sobie zresztą musiałam kupić taki sam, bo go tam zgubiłam. I teraz wychodzimy z restauracji, idziemy, już jesteśmy tam daleko. A nagle przypominam sobie, że miałam bluzę. No i wróciliśmy się. I na szczęście tutaj pan z restauracji mi ją zatrzymał, a taka pani, panie dwie i taki pan, którzy siedzieli koło nas, jak nas zobaczyli, to powiedzieli, że właśnie tą bluzę zabrał pan i powiedzieli: "Oops, I did it again!" Zapamiętali napis z mojej bluzy. No ale się znalazła, na szczęście już się bałam, że jej nie znajdę, ale znalazłam. Słuchajcie, to jest jedyny Starbucks, jaki jest na Gran Canaria. I najśmieszniejsze jest to, że jest on na lotnisku i możecie do niego pójść tylko wtedy, jak przejdziecie przez odprawę. Czyli tak naprawdę tylko jak lecicie z tego lotniska, możecie iść do tego Starbucksa, bo jak przylecieliśmy, to nie mogliśmy tutaj w ogóle wejść, bo jak się przylatuje, to się wchodzi innym wejściem. Także to jest jedyny raz, kiedy możecie, kiedy ja mogę sobie iść do Starbucksa, wracając stąd. Jestem ciekawa, czy dostanę to, czego szukam wszędzie. Słuchajcie, to jest niemożliwe.